Siemanko, z tej strony Adran i witam was w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek na moim kanale. Pod ostatnim, nie wiem czy można to nazwać case openingiem, w każdym razie pod ostatnim odcinkiem, gdzie coś robiłem ze skrzynkami, jest już ponad, no, prawie 4000 łapek w górę. Także bardzo wam za to dziękuję i jeżeli dzisiaj byłaby chociaż połowa z tych łapek, które było ostatnio, to byłoby mega, tak więc jeżeli case openingów chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Kosa, która ostatnio wyleciała, trzyma się fajnie i na razie zdecydowałem, że nie będę je sprzedawał. Jest coś takiego, ten sentyment do tej kosy, że ona została trafiona i też mi się, powiem szczerze, w miarę podoba. Mi ogółem te noże Falcion, jakkolwiek to nazywać, zbytnio się nie podobają z reguły, ale ten, powiem wam szczerze, akurat w miarę fajnie wygląda, przynajmniej jak dla mnie. Szkarłat na sieć, jak najbardziej spoko. 200 euro kosztuje dla zainteresowanych, bo niektórzy się pytali. Name tag będzie niedługo, jakiś związany z moją siostrą, bo to ona mi trafiła ten nóż, jak wiecie. No i kolejne otwieranie skrzynek z moją siostrą. Jeżeli chcecie, żeby takie się pojawiło, no to napiszcie mi w komentarzu i zostawcie lajka pod tym filmem i na pewno wtedy się postaram jak najszybciej siostrę ogarnąć do tego, żeby z nią nagrać jakiś odcinek z otwierania skrzynek właśnie. A tymczasem przejdźmy już do sedna. 13 skrzynek chromatu dzisiaj dla nas przygotowałem, dla nas, bo przecież ja też będę otwierał i też mam z tego bardzo dużą frajdę. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że 13 będzie szczęśliwa. Tak więc zacznijmy, słuchajcie, od 13 skrzynki i 13 klucza oczywiście, więc jak to będzie ta skrzynka. Okej, lecimy, 13 skrzyneczek, 30 euro kosztowały mnie te klucze, no więc zobaczymy, co w pierwszej skrzynce. Będzie elitarny, nie będzie elitarnego, będzie pancerny rdzeń, czyli nie najlepiej. Celujemy oczywiście w kosę, aczkolwiek jak nie będzie kosy, to jak najbardziej spoko, nic się nie stanie. Weźmy sobie tą skrzynkę, użyj klucza i lecimy. Famas przeleciał, ale on tam chyba zbytnio dużo nie jest wart. No i kałach elitarny, okej, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał. Ono moim zdaniem bardzo ładnie wygląda, myślę, że minimalware całkiem możliwe. Dobra, lecimy z tym dalej. Kolejny kluczyk. Nie będę chciał tego zbytnio przedłużać, bo i tak już wstęp zrobiłem dość długi. Czar Mario Origami. Okej. To jest skin, który mi leci najczęściej. Ostatnio było, może nie ostatnio, jakiś czas temu, jak był case opening, było pełno memów związanych z origami. No nie moja wina, że to trafią ludzie, kurde no. Takie szczęście mam, no i tyle. Jakbym kosę dzisiaj trafił, to mi się naprawdę, kurczę, normalnie... Nie wiem, co bym zrobił, to było trochę niemożliwe. Dwa razy otwiera skrzynki pod rząd i kosa, żeby wyleciała. Jeszcze ostatnio w pierwszej skrzynce to już w ogóle jakieś szalone było. No, a my tutaj te kluczyki wydajemy. I leci skrzynka jedna za drugą. Obrzyn, mam ze stat trackiem origami, nie no, to już rarytas. No, powiem wam szczerze, że takie skrzynki to normalnie nic, tylko otwierać. Dobra, lecimy może teraz jakoś tak to zrobimy. Chociaż ja i tak jestem tego zdania, że to nic nie daje. Ale wiecie. Będzie awupa? Będzie, dobra, okej, jest nieźle. Fioletowy item w końcu. Jaki stan? Zerkniemy później. Szkoda, że nie ze stat trackiem, no to na pewno bym się mógł bardziej trochę cieszyć. Dobra, lecimy teraz. Niech będzie ta skrzyneczka. M4 albo Mac. No please. P250, jeszcze 3 pod rząd. No ja nie mogę, Gaben. Ostatnio mi dał kosę skubany, to dzisiaj już taki miły nie jest. Dobra, niech klucz będzie randomowy teraz, wybierzemy sobie skrzynkę. Elitarny, tam były znowu 3 negewy, tutaj 2 elitarne. Okej. A ten też całkiem niezłym stanie chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę się mylić, ale mam nadzieję, że się nie mylę. No i dobra, ile tam było skrzynek do końca? W każdym razie kolejna. Statrak, nie zostanie, nie, żadnego negewa. Dobra, okej. No, w stat tracku, no to wam powiem, że nawet cokolwiek może być warte. I znowu chyba, nie wiem, niezły stan, tak mi się wydaje. Nie wiem, ładne te kałachy są, no bo ja się nie znam. Chociaż tam były jakieś zadrapania, ale wiecie, mniejsza. Zobaczymy jeszcze na końcu, jak to będzie wyglądało. Tymczasem kolejna skrzyneczka już leci. Origami. No dobra. Ja nie mogę, jaki ten skin jest... No proszę, Gaben! No i przeleciał Mac, okej. Okay. Ale może być MK jeszcze albo kosa. No 5-7 był, no nie. A WP robaczy Bóg, to też nie jest źle, ale... No niech będzie. Jeszcze dwie skrzynki, słuchajcie. Tylko dwie skrzynki. 11 otworzyliśmy i na razie totalnie nic. Zobaczmy może tutaj coś fajnego.
WP nie, będzie Negev. No kurczę, Skwar. To był Skwar, tu było, robacie, był, czy nie, nie był kiedyś? Nie, nie, dobra. Mniejsza. No i ostatnia skrzynka. Aż sobie zamknę oczy. Poczekam na ten dźwięk, jak już wiecie, się otworzy. Otwieram oczy i widzę Digla brązowe deko. Czyli niestety wracamy do normy, można powiedzieć. Można już teraz oficjalnie powiedzieć, że moja siostra ma większego farta do skrzynek. I to naprawdę można już powiedzieć zdecydowanie. Zaczęliśmy od MP7, potem był elitarny, tak jak mówiłem, lekko używany. Okej, okay, nieźle wyglądał, tak jak mówiłem. Awka przetestowana, potem elitarny ślady używania. Mówiłem, że nieźle wyglądał, nieważne. Satrak lekko używana. O, to już trafiłem kiedyś chyba. Zerkniemy jeszcze tylko szybko, ile kosztuje. 6 euro, okej. Okay. Zawsze coś, chociaż nie. No i awka lekko używana, pewnie coś koło 1 euro. 1 euro z kawałkiem, 1,5 może. Także okej, okay, to było na tyle. Tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej case openingów, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście następny odcinek z siostrą. Także tego lajka możecie zostawić i napiszcie też komentarz. A ja już się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Także cześć, trzymajcie się. No i na razie, pa pa.